naszą listę polskich paranormalnych nagrań otwieramy kanałem The Slamming Door. Mężczyzna w 2015 i 2016 roku przesyłał na swój kanał treści związane z jego nawiedzonym domem. Dodatkowo prowadził również bloga na ten temat. Pozwolę sobie przytoczyć wpis mężczyzny, który rozjaśni wam nieco całą sprawę. Nie będę się za wiele rozpisywał, bo część zna moją historię z serwisu wykop.pl, gdzie opisywałem i dalej opisuję dziwne zjawiska, jakie z dnia na dzień zaczęły dziać się u mnie w domu. A zaczęło się w pewną niedzielę. Pozwolę sobie zacytować mój pierwszy wpis, od którego wszystko się zaczęło. Noc soboty na niedzielę, 7 luty 2015. Siedzę sobie przed kompem i nagle słyszę trzaski na poddaszu. Idę, patrzę, a tam otwarty balkon, podwójne drzwi, a trzaskają inne od poddasza. Pozamykałem wszystko, sprawdziłem i nikogo nie ma. Coś jest nie halo. Gdy pozamykałem wszystko i byłem pewny, że nic więcej nie może się stać, zjawisko powtórzyło się. Potem stukania i dziwne dźwięki zaczęły narastać do tego stopnia, że postanowiłem zadzwonić do swoich przyjaciół, którzy zaalarmowani przyszli z pomocą. Było to o 5:30. Potem drzwi znowu trzasnęły, a słyszeli to także kumple. Z jednej strony odetchnąłem z ulgą, że ze mną wszystko w porządku, ale z drugiej zacząłem się bać. Raczej wykluczałem duchy czy inne zjawiska nadprzyrodzone. Dom ma 15 lat, zbudowany przez moją rodzinę, nie został postawiony w żadnym podejrzanym miejscu i nikt w nim nie umarł. Szukałem więc bardziej racjonalnego wytłumaczenia. Przez kilkanaście następnych dni mężczyzna opisywał swoje incydenty na blogu, aż w końcu znajomi polecili mu, aby zakupił kamery i porozstawiał je w domu. Tak też 16 lutego 2015 roku nagrał pierwsze niepokojące według niego incydenty. Były to tylko odgłosy, jednak ja na tej liście skupię się bardziej na nagraniach pokazujących aktywność w jego domu. Trzeciego lutego, gdy kamera była ustawiona na jedne z trzaskających drzwi, w pewnym momencie stało się to. Po kilku godzinach nagrywania, drzwi o 13:45, te po raz pierwszy same się otwierają i zatrzaskują. Około 45 minut później ten incydent znów się powtarza. 5 dni później na kanale mężczyzny pojawia się kolejne nagranie, przedstawiające obraz dwóch kamer. Jedna ustawiona jest na kolejne tak zwane trzaskające drzwi, druga natomiast na skrzypiące schody. Nie trzeba było długo czekać na pierwszą dziwną aktywność. W pierwszej kolejności możemy usłyszeć odgłosy kogoś biegnącego po schodach. Gdy jest już blisko kamer, nagle jedna z nich samoczynnie upada na ziemię. Jednak tak jak wspomniałem wcześniej, to nie koniec przygody mężczyzny. 7 marca, około godziny 16, jedna z kamer nagrała to. Firana wisząca w przejściu sama upada na ziemię. Dodatkowo autor nagrania postanowił rozsypać mąkę pod drzwiami, ponieważ wierzył, że w ten sposób zarejestruje jakiekolwiek ślady. Jednak niczego nie znalazł. Przez następne kilka dni publikował podobne filmy, przedstawiające trzaskanie drzwi. Aż do 14 marca. Tym razem mężczyzna był w domu i siedział przed komputerem. W pewnym momencie usłyszał jakieś dziwne dźwięki. Postanowił chwycić statyczną kamerę i zarejestrował to. No właśnie.
pierwszy. Ale czy Apollo też ma to ostatnie słowo? Ja nie wykluczam, że ten rozbarek poprzednie dwa nie jest rozkładem ostatecznym. Ale tak jak mówię, to niestety tutaj mieszkam już po mojej stronie. A, jeszcze nie teraz, jak w sobotę. No było dobre, powiem, żeby tu wrócić. Początkowo słyszymy niewinne stuknięcia, jednak sytuacja w ciągu kilku sekund zmienia się o 180 stopni. Przedmioty w domu mężczyzny zaczynają się same przewracać, a następnie światło migocze. Nagranie kończy się w momencie, gdy mężczyzna wychodzi z domu. Przez następne kilka dni dzieją się podobne incydenty. Przedmioty w domu mężczyzny same się przewracają. Nie będę wam dokładnie pokazywać wszystkich nagrań. Jeśli chcecie, link do autora kanału pozostawiam wam w opisie. Macie tam przedstawione wiele perspektyw tych samych incydentów. Od 18 marca 2015 roku nic nie pojawia się przez 2 miesiące. Właściciel posiadłości postanowił ją poświęcić, co skutkowało spokojem. Jednakże wkrótce koszmar powrócił, a wraz z nim kamery, które mężczyzna zamontował po raz kolejny. 21 maja 2015 roku mężczyzna powrócił do domu i zaprezentował nam, w jakim stanie jest jego posiadłość. Parter nie został uszkodzony. Problematyczne okazały się pomieszczenia do góry. Zamykam tu coś, żeby zrobić miejsce. O. Przez kilka następnych dni zaczął pojawiać się ten sam schemat. Drzwi po raz kolejny same się otwierały, a przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach były rozrzucane po pokojach. Przez kolejne kilka miesięcy mężczyzna regularnie publikował nagrania z incydentów, aż nadszedł dzień ostateczny. 14 lutego 2016 roku pojawiło się ostatnie, dotychczas opublikowane nagranie. Właściciel domu postanowił się z niego wyprowadzić. O, ale masz wodę. Ja muszę stąd wziąć tylko klucze. Wychodzimy. Wychodzimy szybko. Co to miało? Kompas mi. Tak, jeszcze raz zaspokoję. Tu się dziwne, muszę zacząć cieszyć. Ja się boję, bomba, wyjdźmy stąd już, proszę cię, co? Słyszysz? Mówiłem ci, że tu się dzieją dziwne rzeczy. I to już wszystko od tego użytkownika. Od 6 lat nie opublikował żadnego nowego filmu.
Przez te wszystkie lata pojawiło się wiele spekulacji na temat nagrań. Jedni doszukiwali się dowodów na to, iż nagrania są fejkami i znalazło się kilka słusznych spostrzeżeń. Inni natomiast wierzą do dziś, że to wszystko, co wydarzyło się w domu, jest prawdziwą aktywnością paranormalną. Niestety, prawdę zna tylko sam autor. Kolejne nagranie pochodzi z kanału Old Finders. Grupa Urban Eksploratorów połączyła siły z łowcami duchów i wybrali się do zamku w Ogrodzieńcu. Wokół tego obiektu krąży wiele legend. Przytoczę wam fragment kilku z nich, ponieważ są naprawdę długie. Pierwsza mówi o czarnym psie. Obecni mieszkańcy potwierdzają, że na zamku nocami pojawia się ogromny czarny pies, pobrzękujący długim na 3 metry łańcuchem. Druga opowiada o dwóch braciach, którzy zmarli i zostali pochowani w tym zamku. Niektórzy mówią, że do dziś rycerze nocami walczą ze zjawami dusz skrzywdzonych przez braci. Warto wspomnieć, że eksploratorzy mieli pozwolenie na przebywanie w tym zamku i byli jedynymi osobami na tej posesji. Przez pierwsze kilkanaście minut eksploracji nic się nie dzieje, prócz dziwnych, niewytłumaczalnych dźwięków. W pewnym momencie natrafili oni na Szołkiego i Piłata. Obaj przybyli przerażeni i postanowili opowiedzieć to, co się wydarzyło. Gdy Piłat był zakuty w dybach, nagle podskoczył i powiedział, że poczuł, jakby ktoś wrzucił mu niedopałek papierosa na plecy. Nie no, jak byk, są to trzy takie... A, no co ty gadasz? Popatrz. No nie ściemniam, no stary! To są trzy zadrapania! Patrz, już ci pokazuję. Następnie postanowili przeprowadzić sesję, w której próbowali nawiązać kontakt z duchem. Najprawdopodobniej nikt nie spodziewał się odpowiedzi. Czemu unikasz z nami kontaktu? Pokaż, że tu z nami jesteś. Witam. Witam. Mogliśmy usłyszeć wyraźne przywitanie się przez ducha. Następnie, gdy jeden z członków PPTV jest sam w pomieszczeniu, udaje mu się nagrać to. Gaszę latarkę. Jestem w całkowitej ciemności. Zejdź po tych schodach. Panowie, to wy? W pewnym momencie możemy usłyszeć wyraźne kroki na schodach, tak jakby ktoś szedł w stronę nagrywającego. Więc jak myślisz, czy ekipa PPTV oraz Old Finders rzeczywiście nagrali dowody na istnienie zjawisk paranormalnych? Czy da się to jakoś wytłumaczyć? Kolejne nagranie może nie przedstawia bezpośrednich zjawisk paranormalnych. Jednakże gdy twórcy kanału Mystery Hunters wybrali się do tak zwanego domu dusz, trafili na przedmioty, które mogły być wykorzystywane do odprawiania satanistycznych rytuałów. Radek. Widziałem. Radek? Słyszałem to.
Ja też. Czy ktoś tu jest? Gdy weszli do pomieszczenia, od razu rzuciło im się w oczy rozbryzgane coś. Być może była to czerwona farba, mająca na celu imitację krwi. Wchodząc na górę, ujrzeli na podłodze wymalowany pentagram, nóż rytualny i głowę świni, która jest zacenzurowana ze względu na restrykcje platformy. Postanowili na chwilę opuścić budynek z obawy na to, że jakieś świry nadal mogły w nim przebywać, a nie mieli nic do ewentualnej samoobrony. Następnie zbierają w sobie odwagę, wchodzą do budynku po raz kolejny i przyglądają się znalezionym przedmiotom. Oprzyjmy o ścianę. Jestem ciekaw, gdzie jest reszta tego wszystkiego. Kto wpada na takie pomysły? Kto? Reote i Reote. Radek, dobrze czytam? Eksperto i Reote? Nie czytaj się. Tak. Więc czy w tym domu mogły być odprawiane jakieś czarne msze, czy też rytuały? Sądząc po rzeczach, które znaleźli mężczyźni, z pewnością można stwierdzić, że działo się tam coś niedobrego. Ostatnie nagranie na dziś. Ostatnio pojawiło się już na tym kanale, jednak stwierdziłem, że być może ktoś z Was jest nowy i nie widział tego filmu, a idealnie pasuje do serii z polskich paranormalnych nagrań. Hej, ogólnie to od jakiegoś czasu cały czas coś, właśnie takie dziwne hałasy. Kolejnej nocy obudziło go głośne pukanie do drzwi. Postanowił chwycić telefon i sprawdzić, co to jest. Hej, tak chyba od pół godziny cały czas mi coś napala w drzwi. Przerażony tym, że krzesło same się porusza, zatrzymuje nagrywanie. Jednak to nie koniec jego przygody. Ja pierdolę. What? Nie, ja pierdolę. Thank you.
Co jest, kurwa? Gdy przechodzi przez korytarz i zagląda do kuchni, początkowo wszystko wydaje się być normalne, ale kilka sekund później wraca do tego samego miejsca. Zauważa, że w kuchni wszystkie szafki są otwarte, jak i krzesło jest przewrócone. Następnej nocy postanowi zamknąć się w swoim pokoju i ignorować wszystkie zewnętrzne dźwięki. Dzisiaj tak spędzam noc. Hej! Ja pierdolę! Po spędzeniu dwóch nocy zamkniętych w pokoju, paranormalna aktywność się nasila. Jednak to, co nagrał później, jest przerażające. Kurwa, znowu! Oh fuck! What the fuck? What the fuck? Whoa! What the fuck? Kilka dni później, 10 stycznia, gdy późnym wieczorem wraca do domu, spotkała go niemiła niespodzianka. Ja pierdolę. Co tu się kurwa dzieje? Ja pierdolę. Kurwa. What the fuck? What the fuck? Ja pierdolę. Kurwa! What the fuck? Nie. Nawet we własnym pokoju nie jest on bezpieczny. Ej, ja pierdolę, naprawdę już mam dość, cały czas słyszę, jakby mi coś kurwa działo po przedpokoju, już naprawdę mam dość, nie mogę spać. Jak widzicie, specjalnie poprzesuwałem wszystkie rzeczy, bo kurwa mam już dość patrzenia na te pierdolone drzwi. Ja pierdolę. Nie. O kurwa, co jest? Uuu. Nie. Był to ostatni film, który przesłał na swój profil, więc jak myślisz, czy rzeczywiście mieszkanie tego mężczyzny jest aż tak nawiedzone? Czy to wszystko to tylko fake? Daj znać w komentarzu.